cel tego systemu jest jeden. Ukrócić człowiekowi życie, jeśli jest możliwość uśmiercić, jeśli jest możliwość zabrać wszystko, co po nim zostanie. I tyle. Marcin, od naszej ostatniej rozmowy minęło niemal pół roku. Co się u ciebie zmieniło? No, stosunkowo krok lepiej, chociaż nie opuściły mnie problemy. Było mnie stać, tak dorywczo sobie dorobiłem. Wynająłem sobie teraz lokal mały, żeby wyjść z tej bezdomności. Co prawda, no tam tej roboty zostałem wyrzucony, ale to mniejsza z tym. Bo miałem też rejestrację w Urzędzie Pracy. Chciałem po prostu starać się o pracę i polepszyć swoje warunki bytowe. No ale co się okazało? Wyszła pewna nieprawidłowość i podejrzewam, że to teraz jest nagminnie stosowane przez urzędy, bo miałem 12 stycznia przyjechać, rozeznać się, podpisać listę. Mi się daty popierniczyły, 12 pomyliłem z 17, dzwonię tam 17, że dzień mi tak uciekł, gdzieś byłem zajęty też. No i czy mogę przyszły dzień, następny dzień przyjść i załatwić tą sprawę? Pani mnie uświadomiła, że 12 miałem mieć spotkanie. To mówię, no to trudno, no. Pan przyjdzie, oświadczenie pan wypełni. Byłem tam następnego dnia rano, wypełniłem to oświadczenie, usprawiedliwiłem, no po prostu porąbały mi się daty, no i czekam na odpowiedź. Przyszła mi taka odpowiedź listem, że pan, zostały panu zabrane ubezpieczenie zdrowotne na 180 dni. Uzasadnienie, mam to pismo, tylko zostawiłem u pewnej osoby, która by miała wykonać pismo po prostu odpowiadające. No minęło już teraz sporo czasu, nie wiem co dalej z tym zrobić. Teraz będę szukał dalej pracy, możliwości zarobkowania, żeby mieć chociaż to ubezpieczenie. Ze względu moich zdrowotnych jest ono ważne. Ja choruję na cukrzycę, no i w tym momencie mam zagrożenie utraty zdrowia i pogorszenia zdrowia i utraty nawet życia. Jak mi braknie tych leków, mam na półtorej miesiąca i na tym koniec. No i to uzasadnienie wypełniłem, czekałem tydzień, przyszło to pismo. I w tym piśmie było napisane, że uzasadniamy to, że pan nie dał znać w ciągu 7 dni, co było nieprawdą, bo od 17 do 12 masz 5 dni, ja dałem odzew, że pan nie dał odpowiedzi, no i z tego tytułu panu zabieramy to ubezpieczenie na okres 180 dni. Jeszcze do niedawna, rok czy też 2 lata temu, było do 120 dni, teraz przedłużyli to na 180 dni. Czyli bez nawet uszanowania tych swoich reguł już łamią człowiekowi po prostu możliwość. Pewna osoba mi powiedziała, że cel tego systemu jest jeden. Ukrócić człowiekowi życie, jeśli jest możliwość uśmiercić, jeśli jest możliwość zabrać wszystko, co po nim zostanie. I tyle. To nie jest nawet socjalizm. Ja bym powiedział, to jest z góry, wszystkie urzędy to są firmy i to jest prawda. One mają swoje oferty przedstawić danemu człowiekowi, etc., obywatelowi. To też jest bardzo martwe słowo. Bo jest obywatel. Że pan sobie bywa,
pan nie jest tutaj tutejszy tubylec czy narodowiec, pan sobie bywa, ma zakomunikować. Tak. Rozłożone na czynniki pierwsze to sływa. O, bywasz sobie, zakomunikowałeś. I tyle cię jest. To nie jest jakieś wymysły moje. Ktoś może, większość ludzi może będzie bulwersowała się tym. To jest prawda. Teraz to przedstawiłem swoim doświadczeniem ostatnim, jak to działa. I tyle chciałem powiedzieć. Czyli taka pomyłka pozbawia cię dojścia do lekarza w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nawet i tak dalej. Nie chodzi o samo dojście do lekarza. Ja przewlekle choruję, ja potrzebuję ubezpieczenia, żeby na pokrycie części tych wydatków na insulinę. Nie stać mnie, żeby wywalić 200 czy 300 zł miesięcznie, bo nie mam takiej możliwości, takich zarobków, a staram się o jakąś stałą pracę czy coś. I byłem w tym tygodniu u jednego gościa we wtorek i mi powiedział, że zadzwoni sobie do końca tygodnia, bo ma jeszcze dwóch. Odzewu nie było. Mhm. No i tak to działa. Szukasz pracy, od pracy pytasz. Ja też mam lata pracy na umowę o pracę, mam też te zleceniowe, większość jest na umowę o pracę tutaj, mam też za granicą, a to też nie powinno system obchodzić, bo inne przedawniły się. Ja na przykład byłem ścigany swego czasu przez Urząd Skarbowy za pracę w 2019 roku w Czechach, bo pozmieniali sobie jakieś ustawki w 2022 czy 2022. Do 5 lat wstecz jest przedawnione, no tak sobie tworzą, a jak pan był, to pan będzie ścigany, bo pan musi złożyć zeznanie. Ja mówię babce, że mam te wszystkie dokumenty gdzieś tam, ale nie mogę się w tych tałaszach znaleźć. Natomiast sęk polega na tym, że oni mnie chcą zwabić do swojego urzędu skarbowego jako etc. firma, żebym ja zrobił błąd w jakichś tam ich rubryczkach. Żeby mieli haka na ciebie. Tak, na miejscu. Ja to powiedziałem na bezczelniaka tej kobicie. Mówię, moje życie nie składa się z tych rameczek. Ja tam pracowałem legalnie, to wszystko w tym i w takim okresie. Pani to potwierdziła, ja mówię jak jest. Ja mam przyjść i jeszcze wam coś dołożyć. Coś dołożyć z tego. A co, jestem jakiś miliarder, milioner, grubymi tysiącami obracam, żeby wam dokładać jeszcze? No i sprawa się skończyła tym, że dostałem mandat 170 zł, obciążone jest konto w jednym banku. A tam by przekroczyło 2,5 tysiąca czy 2 tysiące, no to mi zabierają, bo oni tak uważają, że mogą. Natomiast na początku tego roku też mi dzwonili i pytali się, czy dostałem pismo. No nie dostałem pisma, nie odbierałem, bo nie wiem. Bo wiem mniej więcej o co chodzi, pewnie o te Czechy jeszcze im chodzi. I te babki, o tym się nie mówi, na zachodzie już się mówi, czy po tych sądach, czy po urzędach, one są po to, żeby upierdolić faceta z pieniędzy. Nieważne, to jest system Baala, czyli pieniądz z niczego, lub system Saturna, czyli pod pretekstem wymuszeń, że my pana odnotujemy tu i tu, my panu weźmiemy, pociągniemy jeszcze większe koszty, to jest bzdura. To jest wszystko nielegalne. To jest zapętlanie człowieka w problemy. Tak, i to wszystko jest nielegalne bez powodu. Robienie po prostu z powietrza pieniędzy. Raz jeszcze miałem, bo miałem tam parę przygód z policją, ale jedni mi mówili, drudzy nie. Bzdury tak naprawdę, bo skoro ja nie skrzywdziłem kogoś na drodze, to ja nie ponoszę stricte żadnej odpowiedzialności. Te wszystkie paragrafy, etc., prawa stanowionego, to są po to tylko, żeby wymusić pieniądze. Jak ja kogoś nie skrzywdziłem, nie najechałem, nie spowodowałem wypadku, ja nie mam żadnej odpowiedzialności z prawa naturalnego. Sprawa naturalnego, natomiast oni mają swoje stanowione i utrudnienia robią pod pretekstem bezpieczeństwa, pod pretekstem czegoś tam jeszcze z dupy wynajęte. I to mówię na bezczelniaka w stosunku do nich. I była jeszcze jedna taka przygoda. Pani sędzina
Jeszcze ktoś, sekretarz. Tam z nazwiska była tylko jedna osoba, a na piśmie były trzy wymienione, ale z nazwiska i z imienia tylko jedna. Ed Person. Wyłudzić ode mnie 200 zł kosztów postępowania sądowego. Pozdrawiam te panie sędziny tutaj z sądu rejonowego z Częstochowy. Już nie pamiętam, po prostu mam to na piśmie i to wszystko. Powodzenia życzę na martwe artykuły z 98 roku, który był ważny tylko przez jeden dzień. I nie mają nic wspólnego z dzisiejszymi realiami, prawda? Czy też nie mają... Znaczy wiesz, chodzi mi o to, że zmienia się życie. To jest praktyka stosowana. Jak ktoś rzeczywiście coś nabroi, no to jest w ich łapach. Natomiast kto nie nabroi, a jest wymyślone z dupy wzięte na jakieś paragrafy i artykuły, nie ma pokrycia w prawie naturalnym, tak naprawdę oni są przestępcami, bandytami. Tak naprawdę oni są przestępcami, bandytami, tylko gdzie ich tu wziąć pod sąd, jak oni tworzą sądy, jak oni tworzą urzędy. I to są przeważnie kobietki. Nie mam może żydowskiego pochodzenia, czy nie żydowskiego pochodzenia. Jeden wał. A ten system jest martwy i korzysta na ludziach. Powiedziałeś, że pracowałeś za granicą, nie myślałeś o tym, żeby znowu wyjechać? No to było w Czechach. Jeszcze była wcześniej wyjazd, ale to jest nieistotne. Bo na zachód to ja już nie pojadę. Jeszcze chodzi mi o to, że ten kraj przestał być przyjazny dla ludzi, tak? Tak, czy mam takie plany, na pewno będę chciał się uczyć dwóch języków obcych, bo ja miałem konika w językach, oczywiście potrzebowałem stabilizacji, jak praca jest i lokum, no to jest inne warunki są. Będę się uczył rosyjskiego i czeskiego. Nie etc., że jestem agentem rosyjskim, nie. Wiem, że dużo ludzi będzie chciało przy władzy przylepić takie etykietki innym, żeby pod tym pretekstem zabrać majątki, które posiadają. I to będzie stosowane. To już jest powoli robione, ale to będzie jeszcze na większą skalę. A czy jest narracja antyrosyjska i faktycznie przykleja się ludziom różne nalepki? No tak, tak, tak. Szufladkuje się ich, tak. Szufladkuje ich się w ten sposób, twierdząc, że to agenci ruscy, etc., co jest zwykłą bzdurą i robi to... Robią to agenci po prostu tutaj w Polsce, wrodzy. I mogę tylko jeszcze duchową sprawę, i to chyba powiem. Ja jestem na liście do zabicia, także też parę osób, jest taka grupa. Z jednego tylko powodu. Chodzi o intronizację Jezusa Chrystusa Króla. To mogę o tym wspomnieć. No bardzo ważne powiem, że, no, jest to nie na rękę pewnym osobnikom, którzy się pałają, zajmują się pewnymi rzeczami, też duchowe, też grona ludzi złowrogie. Także co to mówić? Nic więcej już nie dodam. Jak byś widział tą intronizację? Jak to zrobić? To musi zrobić naród oddolnie, bo na ludziach władzy nie ma co liczyć. Już były pewne stosowne pisma wysłane, już były pewne rzeczy i niestety, no. Ale wiesz, że krąg ludzi, którzy myślą podobnie jak ty, jest coraz szerszy. Ja to zauważam szczególnie na mediach społecznościowych, gdzie ktoś wprost przy swoim profilu ma właśnie tego typu hasła, sugeruje za pomocą emot ikon właśnie przynależność do takiej grupy. I mam wrażenie, że to na pewno już nie jest start, a jest to bardziej zaawansowany temat. Ja wiem tylko tyle, ja też nie jestem jakimś świętoszkiem. Też swoje narobiłem, chociaż nie narobiłem krzywdy ludziom. Krzywdy ludziom nie narobiłem większej. Bardziej sobie. I powiem tyle, no to jest prawda, trzeba zacząć od siebie. Tego wymaga od nas chrześcijaństwo, tego wymaga sam Chrystus.
Natomiast to, jak daleko zło, ma swoje łapy, no to Pan Bóg mnie uświadomił, parę też osób. I ten ucisk będzie w Polsce, będzie coraz mocniejszy, będą się musiały pewne rzeczy rozegrać i z tego też tytułu uczę się rosyjskiego, bo te rzeczy będą miały miejsce. Od zachodu też już idą pewne kroki, zresztą nie tylko rolnicy protestowali w Polsce, tylko też na zachodzie. Tylko że siłą ludzką oni nie wygrają, to nie ma co się łudzić. Muszą być też siły duchowe. Jak tego nie będzie, to człowiek po prostu może nie przetrwać, a tu musi przetrwać i jeszcze coś zrobić do przodu. I tyle. Jest dużo tych rzeczy, wyszło na wierzch z każdej strony, także... Wracając jeszcze do tego Urzędu Pracy, czy próbowałeś się odwołać, skorzystać z pomocy prawnej w Urzędzie Miasta? Nie, nie. W Starostwie Powiatowym? Nie, nie. Ja to chciałem napisać od znajomego też pismo i wysłać do jednego organu, bo ona mi to tłumaczyła, że najpierw musiał się odwołać do województwa, potem przez województwo do nich, taka pętla zaciągnięta, żeby i tak wyszło na ich, taka jest prawda. A ja tu chciałem bezpośrednio, byłem u tej pani kierowniczki, powiedziałem, zgłosiłem sprawę i ona, to była jej odpowiedź, że przez województwo, że to już tego, ja mówię, niech pani przyśle tego pracownika, skoro pani jest kierownikiem tutaj tego urzędu, stricte firmy, niech pani przyśle tego pracownika, niech go zreprymenduje, bo nieprawdą jest, bo ja w ciągu 5 dni zareagował i się zmieścił nawet tych 7, bo to było ze środy na czwartek, a do piątku było 7 dni. Się zmieściłem i tu jest nieprawda na tym dokumencie. Nie masz szans chyba, co? Oni mogą wszystko, ja nie mogę nic. Oni mają swoją ofertę, swoją ulotkę i ja mogę sobie... Ja mówię, mam zagrożenie teraz zdrowia i życia, bo ja muszę mieć na te leki jakoś zabezpieczone to ubezpieczenie zdrowotne. Już parafrazując, czy by miało mi się coś stać, czy nie. Opatrzności Bożej i w mojej uwadze, żeby nic się nie stało. Także kto już ufał od okresu pandemii, kto tak ufał w służbę zdrowia, to się już na pewno zawiódł. No niestety, taka jest prawda. Nie chcę rozwijać tego tematu. No i co? No, będę musiał podjąć pracę z ubezpieczeniem, choćby nawet dorywczą i może na nich tylko skargę mogę złożyć, nic więcej. Co tu zrobić? Nic nie zrobisz. Przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że prowadzisz takie rozmowy na temat pracy. Ktoś miał się odezwać, tego nie zrobił. No, będę dzwonił nadal, mam numery. Mhm. Także inne jeszcze będę dzwonił. Nie mam innego wyjścia, muszę gnać, muszę uciekać. Marcin, uprzejmie ci dziękuję za tą rozmowę. Życzę ci powodzenia. Mam nadzieję, że te następne miesiące, które będą ciepłe, będą łaskawe dla nas wszystkich, a szczególnie dla ciebie, że tą pracę znajdziesz. Wszystkiego dobrego ci życzę. Tak, również. Dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże. Ratuj się, kto może. Thank you.
Thank you.